dzisiejszym odcinku hostuję custom tylko dla pistoletów egzotycznych. Oczywiście w customie będzie grał Rafa, a ja będę musiała się domyślić, jakim skinem on gra. Czy mi się udało, oglądajcie do samego końca. Ja właśnie odpalam custom, teraz Rafał będzie wybierał skina, a ja muszę się domyślić, jaki on będzie. Także widzowie, jesteśmy teraz w mojej szafce i dzisiaj przygotowałem niesamowitego skina, który będzie pasował. Słuchajcie, skin musi być biało, czerwono, czarny. No i zacznijmy sobie od skórki na broń. Skórka na broń wygląda dokładnie w ten sposób i można powiedzieć, że ona się kwalifikuje tak, do tego wszystkiego. Następnie mamy tutaj lotnię, która moim zdaniem jest fajnym uzupełnieniem tego wszystkiego, bo to są skiny na podobieństwo USP-ka. Dokładnie tak. Następnie mamy taki kilofik. Tym razem plecaka nie ubieram, jest to pierwsza podpowiedź dla Eweli i skinek wygląda w ten sposób. A, no i właśnie najważniejszy za mną, nawet kolorystycznie tu dobrałem. Zostawcie łapkę. Zobaczcie, jakie są skiny, wszystkie fajne, biało, czerwono, czarne. Fajnie to moim zdaniem wygląda. I Rafał, ja muszę tutaj zapowiedzieć, że ty w dzisiejszym odcinku w ogóle nie dajesz mi podpowiedzi, bo ja za dużo razy wygrywam, także dzisiaj się sprawdzę, czy rzeczywiście ja mam jakieś 200 IQ. W takim razie dzisiaj będę ci dawał takie nie do końca sprawdzone informacje. Czyli na przykład tak jak na początku, że nie bierzesz PC-ka, a pewnie zabrałeś, tylko chciałeś mnie strollować. Być może tak jest, ale skupmy się teraz na tym, co tutaj trzeba zrobić. Słuchajcie, to jest tryb z budowaniem, więc muszę mieć po pierwsze dużo matsów. Po drugie, muszę mieć dużo fajnych broni, a mogę mieć tylko jedną. Dużo leczenia, dużo liftów, dużo kulek. No, to by było najlepiej. A ja sobie lecę w busiku, lecimy sobie na sam koniec, żeby mi wszystkich wczytało. Mam nadzieję, że tak będzie. No i oczywiście mam czas do top 10. Wtedy muszę powiedzieć, którym skinem gra Rafał. Jak dzisiaj wygram, jak obstawię dobrze, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Teraz możecie zobaczyć, w które miejsce lecę. Lecę tam pierwszy raz. Jeszcze tam nie latałem na tych odcinkach właśnie customowych. I szczerze wam powiem, że w sensie byłem tam, ale nie zlatywałem tam od razu. Teraz lecimy sobie właśnie w to miejsce, dlatego że pewne rzeczy musimy mieć od samego początku, czyli na przykład namioty. Czy ja jak spadnę z tego grzyba, to od razu padnę? Ej, czekajcie, tu jakiś typek, patrzcie, jak mi ukradł skrzynkę z kubaniec, dobra. Ej, niechcący się odbiłam od grzyba! Ej, to jest akurat oszukane, bo ja spadłam na ziemię, a to mnie grzyb odbił. Także zbieramy maty, żeby się podbudować. Ej, ja byłem pewien, że to tutaj jest, a tego tutaj nie ma. Wy pewnie wiecie, o co mi dokładnie chodziło, widzowie. Także no, źle to wszystko wygląda, tak szczerze. Ale wejdziemy sobie w ten sposób i zbierzemy sobie po prostu to w inny sposób. Ewela mnie słyszy, więc do końca nie mogę mówić, co tak naprawdę mam na myśli. Chodziło ci pewnie o namiot, ja miałam koronę, właśnie ją straciłam. Obserwujemy tutaj sobie gracza i pierwszy gracz jest to jakiś tutaj taki gościu, który nie ma nic. Rafał, jak teraz musimy taką wizualizację zrobić na pierwszy rzut, jakiego skina Rafał wybrał? Spidermana. Nie wiem czemu, ale mi się ze Spidermanem to skojarzyło. Ale zobaczymy. On pewnie jakiegoś takiego dziwolonga wybrał. No w sumie Spiderman mega fajnie by pasował do tego, ale mogę ci powiedzieć tyle, że nie jest to na pewno Spiderman i muszę ci też powiedzieć tyle, że muszę znaleźć namiot, bo jak nie będę miał namiotu, no to będę, no po prostu przegram. Powiem ci tyle, że tutaj kościu otworzył swoją pierwszą skrzynkę prawdopodobnie i wyleciała mu złota pompa, a nie może jej zabrać, a mimo tego ją bierze, więc chyba tutaj go gul taki ścisnął, żalu, że nie może zabrać i stwierdził, że sobie ponosi w deku. Moim zdaniem chodzi o to, że zabierają, żeby mu ktoś nie strollował gierki, bo no nikomu nie można ufać. Pamiętajcie widzowie, to jest podstawa zasada, nikomu nie ufaj na customach, bo jest dużo troli czasami i no trzeba po prostu uważać na tych ludzi. W ogóle jest 69 osób i mamy tutaj gościa, który łowi sobie ryby. W ostatnim odcinku Rafał nas zdziwił na samym początku, bo on zbierał pełno ryb. I Rafał lubi ten kilof. Czy Rafał ostatnio grał tym kilofem? Czy to może jest Rafał? Czy Rafał właśnie łowi ryby? Rybki są potrzebne, więc trzeba je łowić, ale czy tym razem to robię? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ale taki skin w sumie pasowałby do Rafała, chociaż z tego, co mi się wydaje, to Rafał zazwyczaj wybiera męskie skiny i to jest jakiś trop. Czy Rafał dzisiaj też wybrał męskiego, czy damskiego? Jak wybrał męskiego, to znaczy, że ja go dobrze znam. Kolejny skin, no... To jest dopiero dziwoląg, ale ten dziwoląg ma trochę różowego. To jest różowe czy czerwone? Ja bym powiedziała, że to jest różowe, więc mam nadzieję, że Rafał się też zna na kolorach i wie, że to jest różowy, a nie czerwony. Na razie ja się muszę poznać na tym, jak znaleźć dokładnie namiot, bo dalej go nie mam i robi się naprawdę niemiło. Naprawdę niemiło. Ej, powiem wam tyle, że jakbym miała obstawiać jednak, jakiego skina wybierze Rafał, to to jest typowe dla skina Rafała. Ej, to jest... Jak to jest Rafał, to XD. Rafał, czy ty grasz taką laską wielką? Ewela, pamiętaj, że ja ci nie mogę podpowiadać, ale być może tą laską jestem ja, albo jestem po prostu laską, grubą laską w sumie, nie? Dobra, w takim razie lecimy dalej. Tutaj mamy pierwszą osobę, która ma USP-ka i teraz możecie sobie porównać USP-ka kontra te skiny i rzeczywiście... Wszystkie skiny wyglądają praktycznie jak USP-czki. USP-ek jest biało-czerwono-czarny, więc takie skiny muszą mieć widzowie, ale no najważniejsze jest to, żebyśmy mieli
namiot, z którego będziemy mogli wziąć tego USB-ka. Ja już go mam, także jestem mega zadowolony. Miałeś mi nie dawać podpowiedzi, a wiesz, że mi dajesz teraz mega podpowiedź, bo praktycznie 3/4 serwera tutaj na razie nie ma USB-ka w deku, a ty powiedziałeś, że go masz. Ewela, bo ja mogę trollować, ja mogę po prostu trollować. No musisz po prostu wyłapać tutaj, czy troluję, czy też nie troluję. Dobra, tutaj już druga osoba ma USB-ka, także na chyba już coraz więcej osób znalazło albo namiot, albo właśnie tego USB-ka. Tutaj ktoś ma dwa USB-ki w deku. Jak to jest jakiś gościu 200 tutaj IQ chyba. Właśnie pytanie, gdzie można znaleźć taki namiot, no nie? To jest dobre pytanie. Czy one są jeszcze w stałych lokacjach, czy też nie? Ja w sumie nie mam zielonego pojęcia, czy tak jest, czy też nie. No to namioty tak szczerze to byle gdzie leżą, trzeba mieć mega szczęście, żeby je znaleźć. I czy Rafał ma dwa USB-ki? A, tego ci nie powiem. Miałem ci nie podpowiadać, Ewela. Być może mam nawet trzy. Dobra, ale jak ja dzisiaj wygram bez podpowiedzi, to po prostu XD. Mamy kolejną osobę i tutaj niestety ta osoba nie ma żadnej broni. Oczywiście też chłopaki i dziewczyny. Ciekawe, czy jakieś dziewczyny grają. Nie mogą się bić dopiero od drugiej strefy, to idzie dopiero pierwsza, także na razie mają czas na szukanie wszystkich potrzebnych rzeczy. Mam pewien problem, ale już jest po problemie. Ja na razie z tych skinów, co oglądałam, to albo bym powiedziała, że jesteś tą babeczką taką, albo tą laską. Na razie najbardziej mnie przekonuje ta laska, ale nie wiem, czy ty byś rozwalał cały budynek tymi piłami. No nie wiem. Piłami się fajnie zbiera macy. To jest na pewno. Jak ktoś tak robi, to robi bardzo dobrze. W sensie mądrze. Coś tak właśnie robił, ale czy to ty? Ty sam sobie dajesz teraz komplementy? No, być może jestem, nie wiem, narcyzem. Może tak być. Rafał, najczęściej używane słowo w tych odcinkach Rafała to być może. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wtedy Rafał mówi tak, być może, być może, być może. Może masz rację, Ewelina, ale tego nie wie nikt tak naprawdę do końca. Tego nie wie nikt, ale wiemy tyle, że tutaj ktoś ma jedno użycie rękawicy i jednego USB-ka. Lecimy i szukamy jakiegoś wyjątkowego skina. To nie ten skin, ten mi się nie podoba. A jakie skiny mają ludzie? W sensie pasujący do tego customa, czy też nie? Tak, mają pasujące, tylko niektórzy na przykład mają takie elementy, na przykład jest taka babeczka w spódnicy czerwonej i ma takie coś zielone na tej spódnicy. Więc ja już to wykluczam, bo wiem, że na pewno ty byś nie brał takiego skina, który ma coś tam, bo ty masz mega dużo skinów. Teraz tutaj ten skin tak wydawał mi się wyjątkowy, ale z tego co widzę, to on nie ma USB-ka. Ty powiedziałeś, że już masz, więc skreślamy go od razu. Tylko pytanie, czy można mi zaufać? To jest też dobre pytanie, Ewela, pamiętaj o tym. To też mógłby być Rafał, mega fajnie dobrany skin, ale no nie ma broni, a Rafał mówił, że ma. Czy ja mam bronię? Być może mam, być może nie mam. Nie wiem, zapomniałem, co mówiłem, tak szczerze. Skleroza? Tak, dokładnie tak. A wiesz, co teraz mi wpadło do głowy, że ty, wydaje mi się, że wybrałeś w dzisiejszym odcinku może tego takiego skarnetowego skina, tę babeczkę. Samochodem ją przejechał. Chyba niechcący, ja nie wiem. I wydaje mi się, że ty może wybrałeś tą babeczkę, żeby być taki niewyróżniony, żebyś się nie wyróżniał, tylko żebyś był taki jak wszyscy. Mi się wydaje, że ludzie się już zaczęli bić. W sensie źle zrozumieli. Tu jest babeczka, co ma 3 USB-ki. Okej, widzowie, także ja, można powiedzieć, że już mogę zacząć grać. Okej, ale jeszcze nie wolno się dopiero za chwilę, jak strefa dojdzie. Ja mam fajną babeczkę, skin taki, ty lubisz takie skiny. 3 USB-ki, ale wątpię, że ty byś nosił apteki, ty raczej nie podnosisz aptek. Ty bardziej byś sobie jakieś impulsy właśnie zabrał czy coś. Zabierzesz impulsy albo potki. Po co on jeszcze tą aptekę sobie wziął? Słucham, ja się skupiałem teraz, tak szczerze powiem, że trochę się chciałem skupić. Ale no, już jestem, wracam do gry. Ty jesteś, bo się skupiałeś, bo jesteś za strefą i zjadasz rybki i grasz na strefę? Nie, nie chcesz wiedzieć, co się co dopiero stało. Nie chcesz tego wiedzieć, Ewelo. Ale coś złego, czy coś dobrego? Coś bardzo złego. Mi się wydawało, że to Rafał może być właśnie tym skinem. Tą babeczkę, musimy ją obserwować. I tam w ogóle jest też Spider-Man. Jeszcze go nie obserwowałam chyba. O, idziemy drugą kolejkę, widzę. Mamy laskę. Co to w ogóle jest? Jaka kryjówka? Patrzcie się z grzybami. Już się możemy się bić. Musimy o tym pamiętać. Strefa jest w miarę w porządku, można powiedzieć. Tylko teraz pytanie właśnie, co będzie się działo dalej? Ej, na razie mi się ta laska najbardziej podoba. Ja obstawiam, że tą laską jest Rafał, nie wiem czemu. Na razie tak obstawiam, mam jeszcze 44 osoby, żeby padły, że muszę obstawić wtedy na 100%. I wtedy zobaczymy, jak mi to pójdzie. Tu już wielka walka trwa, zobaczymy, kto to wygra. O, i wygrała ta pani, w ogóle podoba mi się ten skin, mega fajny, jest taki słodki. Dobra, widzowie, nie wygląda to dosyć dobrze, tak szczerze, ale bądźmy dobrej myśli, po prostu bądźmy dobrej myśli, że wszystko będzie w porządku. Ktoś tu kampi za grzybem, rozwalił grzyba, ma USB-ka, ma racę, ma tutaj zrzut, ale w rzucie
No, chyba nic nie będzie tam takiego, żebym mógł sobie zabrać, oprócz leczenia. 52 osoby, bardzo dużo osób, tak szczerze. Też to zauważyłam, że teraz na sam koniec pełno osób zostaje i wszyscy grają tak... na hardcora. Kampią i są do samego końca. Na przykład jak ta babeczka siedzi w samochodzie z tyłu i udaje, że jej tu nie ma. Ludzie, tu nikogo nie ma. I ma 3 łaspeki i wyrwę. No XD. Ale naprawdę bardzo dużo osób jest. To jest naprawdę mega fajne. Podoba mi się to. Ej, sprzedam ci info. Koło lepkiego lasu, koło literki L, koło drzewa. O, już pojechała samochodem. To jesteś ty? Nie mogę ci powiedzieć. Ewela, no nie pytaj w ten sposób. Masz zgadnąć do 10. Dobra. To tak zrobimy. Tutaj tego skina mi nie wczytuje, ale tutaj ta osoba nie ma USP-ka, ale ma pistolet. Czy pistolet może się zaliczyć jako USP-k? Biedny, jako jedyny chyba nie znalazł sobie pistoletu. USP-ka. A tutaj nawet ma lotnie, patrzcie, się dobrał specjalnie lotnie, kolorystycznie. Ja, bo ten smok spali to drzewo, co on robi? Ktoś na Skybase zajdzie. Ogółem, szczerze powiem, że na tym drzewie lata bardzo dużo osób. Tak. Ale Rafał, ktoś na Skybase zajdzie. Ty, to może wejdę do niego. Leczy się teraz apteką, nie wiem czy się zdążył leczyć, bo ma 18 HP. 12. Nie. On nie, on padnie. Nie, jest w strefie, 2 HP mu zostało i zeskoczył ze Skybase'a, bo by się nie zdążył uleczyć, czaisz? Szybko skoczył na rękawicy. I ma 2 HP. Tylko jedno w głowie mam, 2 HP mam. Nie mi leczy, ma mieć szczęścia, co ten ziomek, co dopiero tutaj był. No, prawie go wyeliminowałem. Pewnie znowu zginę i wiecie, jak to się skończy. No, mam nadzieję, że nie. W ogóle ten gościu nie ma USP-ka, także ma mały przypał. Prawie zginął. Tutaj też nie ma USP-ka, także jest parę takich osób, którzy nie mają tej broni. Tutaj kolejna osoba nie ma tej broni. Tu już mamy. Pierwszy raz widzę tą osobę, ale ma skrzydła kolorowe, więc to nie Rafał. Strefa jest bardzo nieciekawa, ale damy radę, damy radę. Tego customa wygrywam. No nie po to światła takie odpaliłem eleganckie, no. Ej, ale mógłbyś wygrać, bo dawno nic nie wygrałeś. Chyba raz tylko wygrałeś custom. Czy zero. No bo raz. Sami na pocenicy na tym Discordzie. Widzowie, jak chcecie zagrać, wbijajcie na Discorda. Zapraszam wszystkich bambików, no żebym w końcu wygrał. Żebym w końcu wygrał, no bo przecież to wiecie. Nie wczytało mi tego skina, ale ta osoba nie ma broni, więc to na pewno nie jest Rafał. Tego skina pierwszy raz widzę, ale to jest zbyt prosty skin dla Rafała. O! Co to znaczy zbyt prosty? Ty lubisz takie dziwolągi. Tu jest fajny skinek, ale te buty to mi się wydaje, że nie. Żebyś takich nie wybrał, chociaż ten wzór to idealnie jak na USP-ku. Najgorsze jest to, że ja mam 50 klatek na sekundę teraz. Epic Games, co jest z tym komputerem, no? Ja się to wina komputera prawdopodobnie. A mam do ciebie pytanie. Nie, pewnie mi nie odpowiesz, ale czy ty masz wszystkie 3 kolory na skinie, czy 2 tylko na przykład? Dzisiaj cię nie podpowiadam, bardzo mi przykro. Masz wszystkie? Nie. Wiem. Biedny, kwyczaili go w samochodzie, że sobie kampi. Ej, patrzcie, był skin i znikł skin. I jest znowu skin. Pojawiam się i znikam. Wilk go zje, ej, wilk go zje. Kulka, dawaj do kulki, dawaj do kulki. Dobrze. Ciśnij. Ej, jaka strefa zaraz mała będzie, a 30 osób jest. Ja się teraz skupiam, ponieważ chcę wygrać. W końcu pasuje wygrać ci, Rafał. Czyli masz mega fajne rzeczy, dużo maców, leczenie, że tak mówisz, że chcesz wygrać. To byś jojcył. Nieprawda, ja tak wcale nie mówię, Ewela. Ej, rekin znowu, rekin, jaki samochód poobijany. Szukam mojej laski. Ej, 29 osób. O, ten jest fajny. Rafał, czy to ty? Czy to ty, czy to ja? To nie Rafał. Tu ma inne bronie, więc to nie Rafał. To nie Rafał. Inna broń. Ta babka nie ma broni. Wiecie, w czym jest problem? W tym jest problem, że ja się teraz nie mogę nic odzywać. A wiecie, co teraz mi się... Jak ja od samego początku zgadłam dobrze i to jest... Ups. Rafał, panikujesz teraz, czy nie? Dlaczego? Dobra, czyli to nie ty, dobra. Czyli myślałam obstawić na to, bo Rafał lubi też to używać, pokazuję wam tutaj, nie chcę mu zdradzać, żeby, nie wiem, nie wyrzucił to czy coś, ale w takim razie wydaje mi się, że to nie jest Rafał. I teraz mam problem, bo ja nie wiem, który to on. Ja na pewno chciałbym mieć więcej klatek na sekundę, to jest moje marzenie, widzowie, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Ej! To? No, to mi dużo podpowiada, bo Rafał ma taki dobry humor wyjątkowo. Więc... To żyje. Więc tutaj, ale to jest taki zwyklaczek, taki zwyklaczka i kobieta. Myślicie, że Rafał tak wybrał? Wszystko jest możliwe.
Ale nie wiadomo, czy na pewno. Chociaż tutaj też jest taka babeczka fajna. Ej, 22 osoby, a ja nie wiem totalnie, który to ty. Też mi tak wygląda Rafałowo. W sensie ja patrzę tutaj na ułożenie, w sensie ułożenie, to co ma w deku. Ale to też mi się zaczęłam podejrzewać, że to jest Rafał. Między tymi trzema osobami, albo to właśnie. Ja zacząłem ryzykować, bo no nie jest zbytnio ciekawie. Nie mam strefy. Czyli co to? Mówicie, że to jest ta? To mnie tutaj przekonuje, bo to jest ulubiona Rafała. Ale myślę, żeby Rafał nie zmienił sobie, tylko grał taką? A jaki to skin, powiedz? Taka pani w koczku. Dobra, padła, więc mam teraz tutaj łatwiej. Kurde! Co, nie padłeś? Nie. Czyli to. Jaki ja mam lagi, to jest niesamowite. Czy ta pani ze ślurpownicą jest? Jest. I teraz pytanie, czy Rafał ma ślurpownicę? Czy Rafał to jest ten na górze? Rafał lubi zajmować takie high grandy, więc teraz pytanie. Po co komu high grandy? Bez sensu. Ten ktoś wywalił tu. Ej, nie wiem teraz. Ej, cztery osoby. Ej, a czemu jest przychodzona strefa? Ej, ja muszę obstawić. Dobra, obstawiam tą babkę. Tom. O, żeś. Czekaj, nie obstawiam jeszcze tej. To jest, jeszcze ta laska żyje. A co z tamtą? Tylko jedno w głowie mam. Tamto na high grandzie Rafał powiedział orzesz, a tam się nic nie stało wtedy. Czyli to ta? Ale czemu nie zabrałeś ślurpownicy? Ja nie wiem, czemu w ogóle tu strefa przechodzi. Dobra, zostały 12 osób. Na razie daję na tą, ale może jeszcze zmienię. Mam czas, dwie osoby. Zobaczmy, czy jeszcze laska żyje. Ten nie. Dobra, 10, to obstawiam na tą. No idzie ta łapka. Nie, to nie jest na pewno Rafał. Chyba przegram dzisiejszy odcinek. Ja mogę ci powiedzieć, że jeszcze żyję. No nie wiem, jakim cudem. Kurczaki, to nie jest Rafał. Na pewno 7 osób zostało, ale zobaczmy, jak jemu się to uda wygrać, to GG. W ogóle jaka strefa. 7 osób. Ej, 7 osób tu jest jeszcze? Tak. Gin! No nie, no spadłem przez przypadek. Aaaa! Czyli padłeś. A kogo obstawiłaś? Taką na samym dole jest w koczkach. A ty byłeś laską? No ja byłem laską. Od samego początku wiedziałaś. No Jezu. Ja, co ty gadasz? Ja dlatego tylko nie obstawiłam, bo nie wiem czemu. Ale ja na samym początku miałam cały czas przeczucie, że ty jesteś tą laską. Ale jaja, ale w końcu źle obstawiłam. Poszłam po prostu z wyklaczka. Myślałam, że mnie trolujesz. Zobaczmy, kto to wygra. Stedzisz miejsce numer 2 jak na razie. Miejsce numer 2 i wygrywa Magoman. Gratulacje.